Dzisiaj chciałbym pogadać jeszcze nawet taki jeden jeszcze temat wychodzi. Temat zatytułowałem Ekumeniki na tropie komuchów. Ekumeniki na tropie komuchów i tyczy się to, ten temat, to nie żaden jakiś tam tylko polityczny temat, ale ten temat tyczy się sprawy, która jest związana z tak zwaną lustracją, prawda? Gorący temat teraz, prawda? Komuchy, czyli właściwie może nawet ciężko ich może komuchami nazwać, ciężko tutaj nazwy im wymyślić, ale agenci współpracujący z komunizmem, którzy byli również pośród Kościoła dziesiątkowego, tak przynajmniej te archiwa twierdzą, może tam parę imion i nazwisk znaleźć, prawda? Słynnych pastorów z Kościoła dziesiątkowego, ale problem jest jeszcze inny. I oczywiście ta kwestia tego, że za komunizmu, jeśli byli pastorzy, prawda? Żaden się jeszcze nie zgłosił, żaden się nie przyznał, że był. Ale jeśli byli, to dobrze by było, żeby byli pociągnięci do odpowiedzialności, prawda? To jest ku dobru przede wszystkim, jeśli były jakieś ofiary tych ludzi, pierwsza rzecz. I po drugie, dobre dla Kościoła, żeby pośród siebie usunąć tych, którzy takie rzeczy robili, prawda? Ale ten temat może intrygować ludzi pod tym względem, że jak zobaczymy, kto chce ścigać agentów, to przynajmniej znajdziemy kilku prawdopodobnie, którzy są ekumenikami. I teraz robi się ciekawa sytuacja, bo ci, którzy od wielu dziesiątek lat podkopują Kościół dziesiątkowy, żeby go wprowadzić najpierw do papieskiej Światowej Rady Kościołów i oczywiście okolicznej rodzimej filii Polskiej Rady Ekumenicznej, ale o tym już nikt nie mówi, prawda? Łapiemy tych, wiecie, co współpracowali z aparatem komunistycznym i idziemy za nimi, wiecie, ścigamy ich, robimy jakieś tam dochodzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale co z... Moje pytanie jest, a co zrobimy z obecnymi agentami, którzy podkopują i na każdym kroku podkopują Kościół dziesiątkowy, żeby Kościół dziesiątkowy nie był Kościołem dziesiątkowym, tylko żeby był pod kuratelą papieską. Co z tymi agentami zrobimy? To jest moje pytanie. Jakbym miał się włączyć do rozmowy na ten temat, to co z tymi agentami zrobimy? Co zrobimy z agentami ekumenicznymi, agentami papieskimi pośród Kościoła dziesiątkowego, którzy non-stop chodzą na wszystkie imprezy ekumeniczne, byli już chyba we wszystkich imprezach, które katolicyzm organizował. Co z nimi zrobimy? Jak ma prawo ekumenik, bo jak tam ktoś inny, który nie był nigdy w ekumenii, który nie prowadził działalności jawnie przeciwko Kościołowi dziesiątkowemu, to on wtedy może iść i powiedzieć, i szukamy współpracowników z aparatem komunistycznym, którzy bruździli, którzy, wiecie, nadawali i ewentualnie komuś później pośród Kościoła dziesiątkowego zaszkodzili. Ale kiedy
za ściganie współpracowników z komunizmem biorą się obecni, bezczelni ekumenicy, agenci papiescy, to są, pamiętajcie, to są agenci papiescy, którzy, będziemy ścigać tych, którzy współpracowali z komunizmem, pokażemy, ale oni to robią, żeby od siebie odwrócić uwagę. To jest taka taktyka odwrócenia uwagi od siebie. Proszę Państwa, co zrobimy jawnymi ekumenikami, agentami papieskimi pośród Kościoła Dziesiątkowego, którzy są w Naczelnej Radzie Kościoła, którzy są na Szkole Zielonoświątkowej, którzy są w zborach poszczególnych. Co z nimi zrobimy? Co z nimi zrobimy? Kiedy za ich po prostu fraki ich weźmiemy? Kiedy ich złapiemy za fraki? Kiedy wskażemy palcem, że ty i ty i ty i ty non-stopem nie wierzysz już w to, co Kościół Świętkowy reprezentuje. Nie wierzysz, co Słowo Boże mówi. I łazisz jak ta menda od parafii do parafii, od imprezy katolickiej do imprezy, kiedy ciebie jeden z drugim gagatku weźmiemy się. Kiedy ciebie wywalimy? To jest moje pytanie. Bierzmy się za tych, którzy bruździli za komunizmu. Ale zmienił się reżim, komunizmu już nie ma i oczywiście interesie wielu jest, żeby się dowiedzieć. Ale kiedy weźmiemy się za nich, tych jawnych ekumeników, które dzisiaj mogę palcem pokazać, którzy się nie wstydzą, nie mają wstydu przychodzić do Kościoła Dziesiątkowego i mówić, że już niedługo obraz wniosą, już oni wszystko prowadzą po prostu. Kiedy za tych łapserdaków się weźmiemy? Amen.